jakie zaoferował nam reżyser, wypowiedź Zbyszka obecnego, który stwierdził, a ja nie chcę być tutaj jego adwokatem, ale prosił, żebym to przekazał Państwu, więc to robię. Dzisiaj osobiście przyszedł do mnie. Zbyszek nie przyszedł tu, żeby nie poczuć się, że przyszedł na wojnę albo coś w tym rodzaju. On chce żyć pokojowo. Natomiast są nieścisłości, które według Zbyszka mogą robić z nas, jako totartowców, dla osób, które nie znają na przykład naszej historii, po obejrzeniu tegoż filmu, działaczy lewackich. Co nie jest prawdą, bo nie jesteśmy lewakami. I tu się akurat ze Zbyszkiem zgadzam. To jedna rzecz. Druga rzecz, takie delikatne pęknięcie wywołało też umieszczenie słowa powodującego rzadkość własnego kału w tytule, jak to powiedział Zbyszek. W związku z tym to też go trochę upodło. On jest bardzo wrażliwy, aczkolwiek z tej sekty już chyba rzeczywiście wyszedł na całego. To tyle, jeśli chodzi o słowa od Zbyszka, którymi mnie dzisiaj uraczył, ja Państwu niniejszym je przekazuję. Odsyłam Państwa do listu otwartego do Bartosza Paducha i Dariusza Dichtiego, Zbigniew Saj. Wobec tego ja może zapytam się, co Wy sądzicie, czy no może, jeśli zacytowałeś tutaj, czy może nie zacytowałeś, ale powiedziałeś o liście, jak Ty uważasz, Paulus, czy ten film, nie wiem, narusza dobra, czy zniekształca prawdę, czy jak Wy sądzicie w ogóle wszyscy może? Ja już Ci mówiłem, Bartek, że ten film nie zniekształca, pokazuje najwierniej jak można Twój punkt widzenia przełożony przez Twoje umiejętności zawodowe, reżyserskie, które nabyłeś, w sposób bardzo klarowny podaje, aczkolwiek my nie jesteśmy do końca klarowni jako ci bohaterowie, że niby. I w związku z tym trudno Ci było spiąć to w jakiś sens, tym bardziej, że pierwotnie, jak informowałeś mnie, ten film miał być o szukaniu Zbyszka, z jakąś tam puentą, czy znalezieniu go, czy nie, to on był wtedy nieuchwytny dla Ciebie, dla innych, a kontaktował się z nami sporadycznie. Ale był, już funkcjonował tu w Gdańsku. Film uległ metamorfozie, co wyszło jemu na plus, uważam. Natomiast, no mówię, nie jest to prosta sprawa, zrozumienie pewnych rzeczy, które z punktu widzenia Zbyszka mogą się mu ujawić już jako niebyłe, a więc niepotrzebnie zahaczające o Państwa systemy myślowe za pomocą tego filmu. Tak, Zbyszek uważa. Ja uważam, że zrobiłeś kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o archiwizację, bo to też jest tam dużo archiwalnych zdjęć, których sam dawno nie widziałem. Za to Ci chwała. Drodzy Państwo, brawa dla reżysera! Bartosza Paducha! Ja może by to korzystać chwileczkę, bo to jest też autor zdjęć, na przykład Jacek Piotrowski, archiwalnych, też tak chciałem bardzo podziękować autorom wszystkich materiałów archiwalnych. Dowiadujemy się tutaj z dyskusji, że projekt tego filmu ewoluował, że początkowo miał wyglądać trochę inaczej, więc może mógłbyś opowiedzieć o tym, jak przebiegała ta ewolucja i co sprawiło, że ten film zyskał taki kształt ostateczny, jaki obejrzeliśmy. I może mógłbyś też opowiedzieć coś więcej o próbach namówienia Zbigniewa Sejnowy o tego, żeby się na ekranie pojawił. Czy to było trudne, czy wymagało od ciebie wiele wysiłku, czy zgodził się może od razu, bo potrzebował tego głosu swojego na ekranie? No więc w ogóle robienie filmu to jest ewolucja, czasami rewolucja, więc oczywiście pierwsze zdjęcia to był 2011 rok, to 25-lecie dotarcie, to były uciekające zdjęcia, więc to było, kurczę, 3 lata temu. Potem czekaliśmy na jakieś decyzje i potem właściwie półtora roku już przystąpiliśmy do zdjęć, więc to jest w ogóle proces, sytuacja jest dynamiczna. Do dzisiaj, jak się okazuje. Kurczę, ciężko mi stracić teraz półtora roku mojego życia w sumie.
ale też życia bohaterów. To znaczy, was tam atakowałem co jakiś czas każdego, więc dla was to były epizody, a dla mnie to była historia, która trwała cały czas, się rozwijała. I w trakcie poznawania materiałów archiwalnych, czytania tekstów, oglądania folderów, albumów, no bo musiałem po prostu nasycić się tym wszystkim, słuchania muzyki tutaj przeszkadzającego Tymona między innymi. No po prostu wchodziłem w temat i no po kolei spotkałem się, zaczęliśmy od Konia chronologicznie, bo bez jego wkładu archiwizacyjnego i w ogóle jego zdolności, że tak powiem, jak to najładniej nazwać, takich szufladkujących, w sensie na miejsce kładących rzeczy, jak to się nazywa, archiwizacyjnych, tak, tak. No też byśmy tego filmu nie zrobili, no bo on zachował bardzo, oprócz Andrzeja Wsiejas w Holandii, no to całe kompendium wiedzy, śladów namacalnych, dokumentów Konia zachował. No a potem spotykałem się z każdym po kolei. Nigdy nie filmowałem to oczywiście na początku, tylko zawsze to była sposób, rodzaj spotkania, rozmowy. No po prostu tak naprawdę, nie wiem jak to odebraliście, każdy pewnie z was inaczej, to jest może spotkanie na inny temat, nie wiem, właśnie bohater, a reżyser filmu dokumentalnego na przykład, taka relacja, badanie tego. Starałem się chyba z każdym z was zaprzyjaźnić. Bartek, ja chciałem zapytać, bo tu dosyć się otworzyłeś jako reżyser. Ty jako drugi reżyser Czarnego Czwartku, było nie było mocnego filmu, popełniasz teraz taki dokument o totalcie, o grupie niełatwo. Ja sam wiem, że formacja nie jest łatwa. Sam Tymon też nie jest łatwym człowiekiem. Konio bywa niełatwy, ale jest z reguły miły. Lopez jest niekiedy tak wyobcowany, ale z kolei ze wszystkich najmilszych, bo taki chłopak z uczuciem. Brzuska, którego tu nie ma, również. Bardzo wrażliwy człowiek. Chciałem powiedzieć, że Maciej Ruciński jest na sali jeszcze. Jest, Maciej, chodź do nas. Bo też jest członkiem Tartu, nie brał udziału, nie został bohaterem filmu. To była trochę jego decyzja, trochę nasza. Ale to zrzesza osób ogromna, prawda? No, wiele no osób, że to właściwie człowiek nie zdąży wszystkich podziękować. Ja cię rozumiem. Ale też chciałem zapytać, czy odczuwasz jakościową zmianę ty? Czarny Czwartek, dramatyczne momenty i tutaj zupełnie inna sprawa, bo tutaj tam powiedzmy dużo osób nie ginęło, tam jakiś w Majdanie Kozłowieckim jeden samobójca, nieszczęśliwy człowiek jakiś, być może morderstwo, nie wiemy. Ale wiesz, ale napięcie, jak byś porównał to, bo to mnie zaciekawiło. Właściwie nie rozmawialiśmy o tym, a podejrzewam, że ludzie po obejrzeniu twojego filmu chcą znać twoje stopnie wrażliwości. Ja wiem, że to byś chciał dostać Paulus o medal. Nie. W filmie był żart i ty go wykorzystałeś. Ale ja też teraz żartuję, nawiązuję do niego, spokojnie. Więc mi się wydaje, że i to, czyli no, na przykład masakra tak, w 70 roku na Wybrzeżu, nie tylko, ale też to tutaj, czyli wasza historia, nasza historia, to jest wszystko nasza historia. Oczywiście, że o wiele fajniej o wiele łatwiej jest, jeżeli są ofiary, jest temat, wszyscy chcą o tym mówić, to jest oczywiście albo tragedia narodowa, albo błąd czyjś, to jest temat, który pojawia się. Tutaj też są ofiary, bo wszyscy jesteśmy ofiarami, bo czas, jakby tak górnolotnie powiem, czyni z nas ofiary, wszystkich nas. Natomiast powinniśmy chyba i o tych wielkich sprawach, o których powstały podręczniki historii, które piszą o tym, prawda, i o tej historii naszej takiej codziennej z perspektywy zjadaczy, jak to powiedział w filmie Tymon, prawda, cebuli i ziemniaków, też mówić, no bo to jest też chyba fragment naszej spuścizny, w którym jesteśmy, przyglądamy się. Ja chyba na was patrzę jak na siebie za ileś tam, nie wiem, 5 lat, 10. To chyba wszystko jest naszą historią wspólną. No, bardzo żałuję, że jest tak mało filmów, nie wiem, na przykład powinien powstać taki porządny film o wolności, pokój, prawda, ruchu. Został nakręcony taki film, ale taki przynajmniej bez echa, jakiś taki bardziej reportaż.
nie wiem, mnóstwo było ekip takich alternatywnych, które działały pro bono dla naszego dobra, a teraz nie ma ich, nie? Gdzieś tam ktoś robi hipoterapię, ktoś kogoś tam gdzieś przepędzili w Czeczenii, a właściwie nie ma tych nazwisk, nie istnieją one w ogólnym obiegu. Tak samo jak, tak naprawdę umówmy się, no, nikt się nie interesuje Totartem, nikt się nie interesuje Zbyszkiem Sajnugiem. Wszyscy mają to, przepraszam, wszyscy mają to w dupie po prostu, nie? Dlatego zrobiliśmy ten film. No właśnie, ale może nie wszyscy mają to aż tak głęboko, bo wydaje mi się, że to, że tutaj siedzimy w tak licznej grupie, to chyba jednak świadczy o czymś innym. Ja bym się zgodził z Brzuską, że byliście jedną, jeżeli nie ostatnią, niezależną faktycznie grupą artystyczną w Polsce. I chciałem właśnie zadać wam wszystkim pytanie, czy nie sądzicie, że powiedzmy teraz po takim jakimś zapuśnięciu się korporacyjną kulturą w Polsce, czy nie moglibyście być rzeczywistą inspiracją dla tych, którzy tą korporacyjną kulturę chcą przełamać? Powiedz proszę. Powiedz. Dlaczego nie to jest, że to czuję? Jak się dobrze zadać inne pytanie. Ja chciałem jeszcze, ale to dobrze, to odpowiedzcie na to. Nie, ale ja jeszcze. Nie, bo ja chciałem w zasadzie. Że byliście ostatnią kulturą niezależną. Kim pan jest w ogóle? Cześć. Planet Dog. Dobrze. Pocałujcie się, pocałujcie się. Bądźcie bliżej. To jest drugi, tak? Nie zobaczę, pomału zobaczę. To znaczy, ja to za film? Ja tu może. O czym to był film w ogóle? O czym był ten film? O tobie. A, no co ty? Tak. Że nie istnieje. Byłeś kiedyś. Ja nie słyszę na jedno ucho, ja nie słyszałem pytania. Możecie. Jestem na kwasie akurat życia, więc nie słyszałem. Chciałem koledze tylko powiedzieć i wszystkim tu zebranym, że znaczy to jak ktoś rozsądnie powiedział, że skoro no, jest na stylu tutaj popsa, znaczy to chyba kogoś ten temat jeszcze interesuje, zresztą mi nie przeszkadza, może nikogo nie obchodzić. Dopóki obchodzi mnie, to ja będę pisał o tym książki i będę utrwalał mniej lub bardziej świetlistą pamięć o Totarcie, czasami nawet wbrew samemu Zbyszkowi, bądź niektórym udziałowcom tego moim zdaniem wspaniałego wydarzenia. Natomiast ja chciałem powiedzieć taką, może jedną rzecz, że ostatnio zajmując się kreowaniem wydawnictw archeologicznych, czując się trochę jak badacz zaginionych cywilizacji. To kolej przecież! To on! To po czwartej czy piątej książce, którą napisałem, zorientowałem się, że w sensie, bo to tak chyba wygląda właśnie, że no, są jednostki, które jakby popychają ten świat do przodu i w pewnym momencie zorientowałem się, że gdyby w latach 90. mi odpadło tylko trzech zawodników, to odpowiednio Zbyszek Sajnuk, Robert Tekieli i Maciej Chmiel, to ten kraj, jego kultura wyglądałaby zupełnie inaczej, tylko trzech ludzi, a to wszystko zupełnie byłoby inaczej. Dlatego, gdy myślę o Zbyszku, to zawsze czuję smutek, zawsze czuję żal, biorąc pod uwagę, że nasze intensywne relacje trwały od 1986 do 1993 roku i myślę, że mimo betonowej atmosfery tamtych czasów udało nam się dokonać naprawdę mnóstwo rzeczy wielkich i pięknych i zawsze myślę o tym, czego moglibyśmy dokonać, gdyby nie jego oddalenie się do wiadomej spółdzielni. Ale Pawle nie powiedziałeś o tym. Drodzy Państwo, Paweł Koniak-Kondrat wydał już teraz wespół cztery duże, grube księgi takie przez Narodowe Centrum Kultury, opiewające czasy Totartu, około totartowych jakby sytuacji i nie tylko, ale to powiedzmy zostawmy na chwileczkę z boku. Ja chciałem zadać Państwu takie pytanie, którego tu nikt nie zadał. Jak się Państwu film podobał? To jest bardzo ważne pytanie na naprawdę. Ja powiem, że jest tak od siebie, kurwa, człowiek. Tymek nie ma nic do powiedzenia, więc daj mu mikrofon. Dobrze. Nie, no mów. Dobrze, okej. Ja powiem tak przedługo może, ale tak od serca zupełnie. Zobaczyłem film pierwszy raz, 3/4 czasu, film się podobał. Pod koniec mi się nie podobał.
Czemu? Po prostu poczułem, że nastąpiła się manipulacja. Przemyślałem to i rano zadzwoniłem do Darka i powiedziałem, słuchaj, nie chcę na temat tego filmu się wypowiadać, ponieważ to nie jest film, który mnie wyraża. No i to była długa rozmowa, czemu, co i jak. No to jest jakiś taki złożony paradygmat różnych uczuć. Wiąże z tym, że po prostu, że Zbyszek był dla nas osobą ważną i dalej jest ważny. Dla mnie jest ważny, jest jak brat starszy, dla Pawła, dla wszystkich. I ktoś, ktoś czytał książkę, no przepraszam, że to mówię, książce, słuchaj, tam jest cały rozdział o Zbyszku. To jest po prostu prywatne bardzo. I nagle wariuje po prostu ktoś bliski bardzo i przez 15 lat nie wiemy, co się stało z tym facetem. I powiedzmy, że w końcu jakby dowiadujemy się, że jakoś tam się znalazł w życiu, jest nieźle z nim, ale nie za dobrze. I okej, okay, no to jakby to jest drugi temat. I oglądam film i co mi się spodobało na początku filmu. Potem tego zresztą ogarnąłem, że jest za mało o niebie. Byłem w niebie, widziałem to z bliska. No, nie ma czasu, żeby opowiadać, ale to wyglądało bardzo dziwnie. Jest dużo spraw nieopowiedzianych. Kolejki policyjne o tym mówią, że tylko nie może powiedzieć, co tam się działo. No i chłopcy tutaj, ale to jest dłuższej będzie po prostu, bo sobie cały ten tutaj przedstawić ten tok rozmowania. Chcieli dobrze naprawdę, chcieli pokazać i to tak, i nie urazić Zbyszka. No i tak, i teraz tak, co wyszło z tego? Teraz miałem wrażenie, po prostu dzisiaj już medytowałem, prawda? I tak myślałem sobie po prostu z tej strony, bo dostałem list od Zbyszka. I pomyślałem sobie, że naprawdę współczuję im, ponieważ chcieli zrobić fajny film, a to, że sobie oczywiście włożyć kibrowisko, zamieszać jakoś w całej sytuacji. No i chcieli wyporządkować, a tego się nie da. Są takie sytuacje, na przykład jak nie wiem, historia z Zbory Bobika, czy Czerwonej Gitary, gdzie jest tyle wersji prawdy, tyle kwasów, tyle żalu, że po prostu wchodzić to i starać się wszystkich wysłuchać, to jest piekło. To jest małe piekło, całe szczęście, nasze tutaj. Pięciu wariantów, tak? Jeden wariant nieobecny. Niemniej jednak jest sporo bólu. No, ja z jednej strony się cieszę, tak? W tej chwili po prostu raz rozumiem ich i współczuję im po prostu, że w to weszli. Cieszę się z tego, że Zbyszek jest w lepszej formie. Jako jego przyjaciel, jako starszy, jako młodszy brat jego, cieszę się po prostu, że jest lepiej, chociaż moim zdaniem to taka trochę jakby taki szef po lobotomii. Bo lobotomia, którą wykonał po prostu Kazmajor, szef się po incydencie psychotycznym, tak nawet bym powiedział, poważnym bardzo, szef się wygoił i jest nieźle. Film pokazuje na koniec troszeczkę, że jest całkiem dobrze, mi się wydaje, tak, mówię emocjonalnie. Nie ma o niebie bardzo dużo. Okej, okay, kupuję to z tej strony, bo słyszę, że jest dobrze. A gdyby był tutaj z nami, powiedział o tym, normalnie jak każdy, jak prawicowy, katolicki, prawda, Polak, prawda, byłoby dużo lepiej. Po prostu trochę czuję, bo jest o nim, a jego tutaj nie ma, prawda, i to właśnie dlatego nie jest wariatem, to jest trochę smutne. Mogę wejść w słowo? No. Mam pytanie, bo to ten cały list i to wszystko, ta sytuacja, w zasadzie konfliktu obok filmu i podczas jego produkcji, wyewokowała, znaczy w sumie rodzi się taka sytuacja, że w zasadzie powinien powstać drugi odcinek, prawda, suplement tego. Zbyszek to zrobi, zakręci go Zbyszek. Nie, to jest poważne pytanie, czy taki suplement będzie miał miejsce, czy nie, bo no, słyszę takie głosy, że to jakieś jest konieczność. Nie wiem, to jest chyba pytanie do producenta i do... Sequel filmu o Totacie. Zbyszek będzie reżyserem. Ja nie prequel. Przynajmniej nie podoba mi się rozmawiać o tym w kategoriach Gwiezdnych Wojen, nie? Tylko... No dobra, dziękuję. Tymek, jest pewna różnica między tym, co ze Zbyszkiem się działo w sekcie, a tym, jak, nie wiem, wpadaliśmy do dwóch do tramwaju, czytając wiersze stoczniowcom, którzy o dziwo słuchali. Więc jakaś kontynuacja jest. Ta kontynuacja trwa do teraz. Paweł może postrzegać Zbyszka troszeczkę inaczej, bo tak naprawdę to konik został z tym ciężarem. Ty poszedłeś w miłość, Lopez w swoje, ja w swoje, Brzuska w swoje rzeczy. I Konio tak naprawdę to archiwum przechowywał i bardzo dobrze, bo dzięki temu między innymi ten film jest tak nasycony. No wiesz, ale on nie bywa w domu, słuchaj. I po prostu ja, jako osoba wrażliwa, tak ty zresztą, też jestem dotknięty jego nieobecnością, najbardziej Konio z nas na pewno, ale po prostu miałem okazję napisać z nim książkę,
książkę wydać, rozmawiać z nim, jeździć z nim samochodem i z niebo, tak, i z kazmerem, zaprzyjaźnić się z nim bardzo dziwnie, być u nich w niebie, być poproszony o to, żeby być świętym Piotrem opoko, tak. Potem przychodzi do mnie, wiesz, przez parę lat i po prostu rozmawiałem z nim, wiesz, tak każdy na jakimś etapie, aż doszedłem do wniosku, że po prostu jest jeden problem ze Zbyszkiem taki, że nie wchodzi w interakcję społeczną. Która była na czym? Przychodzi facet i mówi, nie mam kasy, ja daję 50 zł mu na przykład, kurtkę, jedzenie, a on nie ma nic, ale bajduży mi na przykład o tym, że wziął zamorskie kraje, że po prostu to dziecko moje przybiegło, więc on wyleczy to dziecko. A ta sytuacja, że mój syn przyszedł chory, to powiedział, o, jest chory, ale nie będę go leczył, ponieważ po prostu się nakłamał dzisiaj. Proszę Państwa, All About Freedom. Brawo. Brawo! To tam jest plekot. Na szczęście jest moderator w postaci Paulusa. Ja chciałem tylko... Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak widać poruszyliśmy, jak to powiedział... Czułe struny. Natomiast wydaje mi się, że film to jest oczywiście jedna sprawa. Ja akurat, jeśli chodzi o film dokumentalny, jestem zwolennikiem takiego założenia, że film fabularny i dokumentalny różni się tylko i wyłącznie tym, że albo kogoś mocniej oszukujemy, to znaczy robimy film dokumentalny, albo mniej oszukujemy, wtedy robimy film fabularny. To znaczy, okej, okay, Greg Dorociński, wiemy, że dostał to pieniądze, odegrał rolę w scenariuszu, to jest film fabularny. W filmie dokumentalnym każemy wierzyć, że to jest prawda. To jest prawda oczywiście, wszystko co obejrzeliście, ale prawda tak podana, w taki sposób, żeby można powiedzieć historię. Historia, która jest syntezą. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wspaniałych rzeczach, które przez to tak się przewinęły. O tysiącu, o tych, nie wiem, setce osób, tak, które brała udział. O zlewie, który wymyślił Paulus, bo nie było na to miejsca. Nie, poczekaj. O twoich, wiesz, o Jasie powinniśmy powiedzieć. Ale powinniśmy co, powiedzieć o swoje filmy. Okej, ja wiem. Ale poczekaj. Jakby mało tego, film, żeby się dobrze oglądał, mam nadzieję, że wam się dobrze to oglądało, posiłkuje się różnymi sprytnymi trikami, typu na przykład zastosowaliśmy to elipsę, to dlatego, czyli opuszczenie fragmentu rzeczywistości, aby przejść dalej, przeskoczyliśmy w lata 90. O co ty masz pretensje, ale i Zbyszek również. Ja się rozumiem, jeśli chodzi, że to jest twoje dziecko, a to jest też i nasze dziecko. Teraz, ja jestem wam wdzięczny za to, żebyście zrobili ten film, ponieważ ten film musiał powstać. Nie zgadzam się z tym filmem, mam prawo, prawda? Doceniam to, żeście to zrobili bardzo, oczywiście, bo należało się do tatowi. Są dwa rodzaje prowadzenia tej historii dokumentalnej. Albo po prostu znikamy zupełnie, pozajmy rzeczy, jakie są, albo troszeczkę dokumentujemy. To jest taki bardziej nowoczesny rodzaj po prostu pokazywania filmu, ja to też rozumiem. Tylko to mi się wydaje, że nie ma komentarza waszego. Jest, ale okej, to zostawię tutaj. Po prostu pewne rzeczy z delikatności wobec Zbyszka, żeście przemilczeli, żeby go namówić na spowiedź. Ja to rozumiem, poczekaj, nie przeszkadzaj. I po prostu chodzi o to, że miotałem mną różne uczucia sprzeczne, jak wszystkich ludzi, którzy po prostu są związani ze Zbyszkiem, prawda? Czują się jego przyjaciółmi, ja dalej się czuję jego przyjacielem, to jest mój brat dalej. Żeby już tutaj nie masz, nie możesz się bronić. Boli mnie to, bo kocham Zbyszka oczywiście i mnie wkurwia na maksa też przy okazji. Ponieważ mi go nie było z domu, powiedziałem swoje, dopóki nie zrozumiesz relacji społecznej, ja ci daję, ty mi dajesz. Powiedziałem mu, Zbyszek, po prostu naucz się tego. Nie mów mi, że Biblia jest lepsza, że jesteś Bogiem, albo po prostu, że mój syn nakłamał. Tylko po prostu udawaj nawet, że go wyleczyłeś, tego syna mojego, albo weź pięć i powiedz dziękuję. Zrozum, że jestem buddystą, jesteś po prostu szeiner. On stosuje jakiś zimny rodzaj po prostu, można powiedzieć, że jest troszeczkę chory. Okej, ale ja znam chorych ludzi. Moich pięciu przyjaciół zwariowało, dwóch się zabiło, tak? I po prostu jeden z tych chorych ludzi to Zbyszek. Pierwszy właśnie, bardzo bliski mi. W jakim sensie ja nigdy tej choroby nie kupiłem. Kupiłem ją oczywiście, a z drugiej strony ten typ pokazuje go jako zdrowego. Więc ja pytam, gdzie jesteś zdrowy, Zbyszku? Bo zdrowi ludzie mówią, pojawiają się i mówią, okej, okay, dostałem przywalony babicy, bo taki siak. No to powiedział ci się, ale przynajmniej długi kurwa list, to jest prawie normalny, prawie zdrowy, a nie zupełnie. Czytamy to. Zastanawiam się, co to jest za syndrom, czy to jest chude po prostu, wiecie, są różne kategorie tak, choroby psychicznej.
Okej, ale że ja mu daję zdrowego, no to po prostu do niej przyjdzie i powie człowiek. I powie, panie, to i to i tak, i się bawi jakieś po prostu, nie wiadomo co. To jest jakiś taki mój, moja pretensja do starszego brata, przyjaciela. I znowu wychodzi na to, że po prostu, że biedaka, po prostu tutaj jakoś obgadujemy i tak dalej, czyli nie chciałem zupełnie, bo kocham. No ale po prostu dalej nas to boli, jak widać. Dziękuję. Czy ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to jest to... Panie Kozłowski również wystąpił w filmie niepodpisany, bo jest Deus Ex Machina. Tak. Chciałem z Państwem podzielić się swoją osobistą refleksją, ponieważ nie byłem, nie odczuwam się, znaczy nie podczuwam się do organizacyjnej łączności z Totartem, aczkolwiek każdego z osobna z twórców tej formacji tranzytoryjnej, albo nazwijmy to grupy, która była wielkim żywiołem, który nie można schować do jakiegoś kosza, zaszufladkować. To były wielkie osobowości. Niewątpliwym spiritus movens był Zbyszek i niewątpliwym końcem Totartu była chwila, kiedy Zbyszek poczuł się we władzy innego żywiołu, przestał być demiurgosem swojej grupy, bo coś go wzięło we władanie. I kiedy spalił całe archiwum Totartu, to Totart się skończył. Inni członkowie mają inną filozofię, że można sporządzić wielki relikwiarz Totartu i te relikwie jeszcze w tej chwili sprzedawać po dobrej cenie. To jest inna filozofia. Filozofia Zbyszka jest taka, że sprawę trzeba zamknąć. Sprawa jest zamknięta. Każde dzieło ma swój czas rozkwitu i końca. I nie należy niczego mumifikować i wozić w złotej karecie, tylko po prostu trzeba być, że był czas rozkwitu, był czas aktywności, a potem to się wszystko rozsypało. Dlaczego? Ja rozmawiałem ze Zbyszkiem i taką swoją teorię postawiłem, że Totart był pewnego rodzaju lekarstwem homeopatycznym na system. System był absurdem, lekarstwo było także absurdem i było adekwatne, było mikrotrucizną, którą miała wstrząsnąć ludźmi. Co było celem Totartu? Nie było prowadzenia żadnej gry politycznej, ani też żadnej gry klaunersko, powiedzmy, widowiskowej. Było postawienie pytania, kim jest człowiek. I też rozmawiając ostatnio ze Zbyszkiem, kiedy przypomnieliśmy sobie, że byliśmy tuż obok siebie 16 grudnia 81 roku, kiedy do rozpędzania demonstracji ulicznych włączyły się czołgi i strzelały ze ślepych naboi, że tłum upadł, a ja i jeszcze parę osób staliśmy i śpiewaliśmy hymn. I po co myśmy to robili? Ja mu zadałem pytanie, po co? Przecież to była fanfaronada, to była głupota. Można było inaczej swój umysł spożytkować. Myśmy żyli w świecie mitów. Te mity trzeba było w pewien sposób rozwalić. Totart rozwalał mity. I to wcale nie szkodzi, że te mity rozwala, bo te mity to już są złote trumienki. Przed nami są inne wyzwania, inne zagrożenia. Totart był czymś, co było dobre na pewną okazję. Totart nie jest uniwersalnym lekarstwem na zbawienie tego świata. I druga moja refleksja, to jest taka refleksja, że Zbyszek ma prawo mieć pewien żal. Dlaczego? Też ten twórca ma prawo mieć swoje widzenie tych spraw. Zbyszek może mieć ten żal, że nie zostało powiedziane wszystko. Że Totart nie został po to powołany, żeby uprawiać klaunerkę. Klaunerka była pewnego rodzaju instrumentem, narzędziem. Totart był powołany, żeby dowiedzieć się czegoś na temat człowieka, jego kondycji w czasach komunistycznych. Minęły te czasy, przyszły nowe zagrożenia. Zbyszek nie przygotował instrumentarium do walki z nowymi zagrożeniami. Być może go to przeraziło, ale cały czas mówił o tym, że skończył się czas klaunerki, zaczęły się sprawy poważne, udzielał poważnych wywiadów, diagnozował sytuację. Cały czas mu zależało na czymś i cały czas szukał odpowiedzi na rzucone przez siebie pytania. I tylko te pytania nie znalazły już odpowiedzi w działaniach Totartu, tylko znalazły odpowiedź w dwóch książkach, które powołał do istnienia. I jeżeli tutaj zostało postawione w filmie pytanie, jaka będzie odpowiedź na zarzewie, które wzbudził Totart, to Zbyszek już ma. Jakie są odpowiedzi innych uczestników? Sądzę, że to są ich życiowe kariery. Lepsze, gorsze, bardziej bliskie kultury offowej, bardziej komercyjne, wszystko jedno. Nikogo nie chcę sądzić, bo każdy się realizuje tak, jak chce. Tylko najważniejsze jest to, że Totart był, skończył się. Zbyszek
jako ten, który postawił pytania, tych odpowiedzi udzielił. A jakich odpowiedzi udzielą pozostali członkowie, to już jest ich sprawa, ich sumienie, ich rozum, ich godność człowiecza, o którą tak walczyli konwulsywnie w ramach Totartu. Dziękuję. To ja byłem jeszcze dalej od Totartu. Przyglądałem się w pewnym sensie z dystansu. I muszę powiedzieć, że ten film bardzo mi się podobał. Po pierwsze dlatego, że właśnie jakby z cienia tej popkultury, w której żyjemy już od iluś lat, jakby wyciągnął właśnie tą osobę, która w pewnym sensie rozpoczęła ten Totart. I jak nawet sami tutaj współtwórcy Totartu przyznają, w pewnym sensie ich też napędzała i nakręcała. Ja nie uczestniczyłem w działaniach Totartu, jakby ta forma społecznej działalności czy kulturalnej działalności w ogóle w tym czasie mi nie odpowiadała. Aczkolwiek z tego filmu i z pewnych właśnie wierszy i utworów Sajnuga wyczuwałem człowieka wielkiego formatu. On mi się kojarzył w pewnym sensie z taką inkarnacją Witkacego. Sposób, w jaki pisał, no bo oczywiście nie mogę powiedzieć, w jaki sposób się zachowywał, bo nie mogłem obserwować Witkacego, więc jakby tutaj ta sprawa jest nieporównywalna, ale sposób, w jaki pisał i sposób, w jaki myślał poprzez pisanie, przywoływała pewną kontynuację, której zabrakło jakby w Polsce, w której ja żyłem i wszyscy przez jakiś czas żyliśmy. I pamiętam, że dla mnie w latach 80. Witkacy był tą ostatnią osobą i tą ostatnią umysłowością polską, która miała jeszcze coś sensownego do powiedzenia w takim buntowniczym, totartowskim sensie. I później czytałem, już później na początku lat 90. właśnie to pismo Metafizykę społeczną. I w ogóle słowo metafizyka jest słowem jak najbardziej witkacowskim. I to było już kompletnie bardzo, no bo już to już nie była poezja, to już była publicystyka. Także i treści, i forma, i diagnoza stanu kultury i w ogóle polityki światowej. No tutaj był taki fragment o tym nowym kolonializmie jako nowym zagrożeniu dla kultury, w ogóle dla umysłowości. To tam właśnie w tej metafizyce społecznej była tym głównym nurtem. I bardzo się cieszę i bardzo dziękuję autorom tego filmu, że jakby oświetlili tą postać. Na pewno my jej tutaj nie poznaliśmy do końca i na pewno ona będzie bardzo kontrowersyjna, ale też bardzo dziękuję jego kolegom, że nam o nim opowiedzieli, bo tak naprawdę no skąd byśmy się o nim dowiedzieli, gdybyście wy nie tak szczerze, wydaje mi się, i fajnie o nim nam opowiedzieli. Wydaje mi się, że jak sami nie będziemy o sobie mówili, to nas nie będzie, no, tak mi się wydaje. Także, nie, to nie wiem, może ten film powinien powstać wcześniej, może to jest gdybanie. On powstał i powstał z pewnej perspektywy i ocenia pewne działania i właśnie pewną osobę z tej perspektywy i z takiej perspektywy jest to okej i nie może być innej. Także bardzo dziękuję, film mi się bardzo podobał, uważam, że jest istotnym głosem jakby w polskiej kulturze. Ja to widzę jako pewne właśnie nawiązanie do pewnej tradycji polskiej umysłowości. Ja osobiście kojarzę to właśnie z Witkacym. Nie wiem jak tutaj koledzy, ale uważam, że ta osoba powinna być szerzej znana w kulturze polskiej. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, to jest chyba czas teraz, żeby oddać bohaterów wieczoru w Państwa ręce. Zachęcamy do dzielenia się opiniami i do zadawania pytań naszym gościom. Proszę rzucać. Nie będę się tam obracał do Was, bo chciałem Wam coś powiedzieć. Ja znakomicie zrozumiałem ten film. Muszę? Marek Wojtaszek. Chciałem pogratulować reżyserowi, bo Wy tu tokujecie, to tartowcy, ale ten film nie jest o Was, nie jest o Zbyszku, jest o totarcie. O totarcie, jak ja zrozumiałem, pewnej formy poszukiwania, nie wiem, prawdy jakiejś tej. Każdy z Was inaczej poszukiwał tej prawdy, tak jak ludzkość. I do dzisiaj poszukujecie i Zbyszek na końcu powiedział, że ani on, ani Wy pewnie tej prawdy nie znaleźliście. Każdy z Was inaczej poszukiwał, chociaż stanowiliście w pewnym momencie ścisłą grupę. No więcej to tutaj niż kolega powiedział. W każdym razie ja chciałem pogratulować publiczności, żeby wznieśmy oklaski dla reżysera. Jeżeli ja jeszcze mogę, właśnie z Tymonem mieliśmy tutaj długie rozmowy na temat tego, jak odbieramy film Bartka. Zresztą no, życie dopisało listem otwartym Zbyszka bardzo ciekawy w ogóle kontrapunkt, bo nam się wydawało, że film jest za bardzo przegięty w stronę jakby opcji zbyszkowej. Teraz Zbyszkowi się wydaje, że jest to antyzbyszkowy film. Znaczy, że rola twórcy nie jest prosta, nie jest prosta. Ja jestem od zawsze zresztą wyznawcą idei totalnej wolności. Uważam, że skoro Bartek podjął decyzję, że ten film nakręci, że zdobył środki, poświęcił wiele lat swojego życia, to miał absolutnie prawo ukazać swoją autorską wersję. Świetnie. Jeżeli mamy jakiś z tym problem, nakreślmy własny film o totarcie, o Zbyszku. Jestem bardzo wdzięczny Bartkowi i Darkowi, że ten film nakręcili. Jeszcze raz brawa dla nich oczywiście. Natomiast jeżeli coś mi nie pasuje, jeżeli właśnie jest taki moment, że możemy o tym porozmawiać, to dwie sprawy. Pierwsza sprawa to tak trochę do Antka, nawiązując tutaj, że z tym odbiorem Zbyszkowej, wiesz, Zbyszkowego pomysłu na ten dawny totar, dzisiejszy totar, czy on jest, czy on nie jest, nasze dziedzictwo. No, jeżeli ja dostaję od niego sygnały, że każdą moją książkę powinienem spalić, prawda, i właściwie nie powinienem ruszać jego rzeczy, palenie książek ma smutną tradycję na tym kontynencie. Nie będziemy tutaj pokazać palcem, prawda, kto palił, co palił, jak palił, gdzie palił. Mi się fatalnie kojarzy. Więc jego prośby o spalenie wszystkich książek, które napisałem, to darcie niestety nie świadczą o tym, że ja mam do niego zaufanie jako do człowieka, który w pełni powrócił do swojego ja, prawda. Podobnie jak Tymon, zresztą uważam, że w dalszym ciągu mam do czynienia z jakąś formą golema wypełnionego cały czas mroczną, kafkarską treścią. I niestety, jeżeli, ale oczywiście mówię, to nie jest przytyk do Bartka, bo zrobił film jaki chciał, tylko że tak naprawdę ciągle nie jest wyjaśniona i jeżeli mamy mówić o Zbyszku, o jego ex-Zbyszku, nie wiem jak to nazwać, kim on teraz jest właściwie, bo kiedyś był aniołem rowerowym, był Winnetu, nie wiem, był Czerwienią. Czy to jest ciągle Zbyszek? Nie wiem, moim zdaniem nie jest. Natomiast jeżeli mamy, ale mówimy o człowieku, to ten człowiek spędził kilka lat w bardzo podejrzanej instytucji. Ja akurat poznałem tego policjanta, to jest trochę tak niewyjaśnione w filmie, ale Artur Marczuk został poznany przeze mnie. Ja go zaprosiłem przekazałem namiar na Bartkowi. Zresztą jest takie absurdalne troszkę i postmodernistyczne, ale prowadziłem kiedyś koncert zespołu Weekend w jakimś festynie. I okazuje się, że ten policjant to jest ważna postać, bo to jest sąsiad lidera Weekendu. Jest policyjnym negocjatorem i on około dekady spędził na negocjacjach właśnie ze spółdzielnią Niebo, której rzecznikiem prasowym był Zbyszek. I no, spędziłem z facetem trochę czasu, rozmawialiśmy o różnych rzeczach i ten człowiek mówił mi o Zbyszku sprawy straszne. Straszne, po prostu straszne i te sprawy nie są wyjaśnione.
Po prostu oczywiście Zbyszek nie był w dowództwie spółdzielni, tylko był tam w niższej jakiejś tam hierarchii, ale brał udział w tym strasznym procederze, którym było zniewolenie kilkudziesięciu nieszczęśników. Oczywiście nikt ich tam nie zapędził pod batami, ale no działeś tam rzeczy z ludzkiego punktu widzenia okrutne. O filmie pomówmy, Paweł. Znaczy jak? Jeżeli mówimy o Zbigniewie, to musimy powiedzieć o tym, że to jego następne wcielenie jest opisane w książce, która nosi wszystko mówiące tytuł Kryminalne aspekty działania sekty Niebo. Jest ta książka napisana przez właśnie policjanta Artura Marczuka, złożona w bibliotece Szkoły Policyjnej w Szczytnie. On się bodajże z tego tam, nie wiem, czy magistrował, czy... Jak jest dwóch takich samych i się modli, to znaczy po prostu, że tym jest zainteresowanie. I po prostu Zbyszek jakby do dzisiaj się, czy Zbyszek, ten ex-Zbyszek się nie oczyścił z tego. To nie jest o tym... Pawełku. Może oddamy... Pawełku, ja chcę ci powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, że podstawowym, można powiedzieć, cierniem wbitym w duszę Zbyszka było przedstawienie jego historii sekty, która nijak się ma do Totartu, bo to jest jego złamanie linii życia. I on powiedział, że on się przygotuje i publicznie się rozgrzeszy z Totartu, ale nie jest jeszcze do tego przygotowany wewnętrznie, duchowo. Ale co z Totartu? Mówimy o sekcie, a nie o Totartu. Totart był świetną, cudowną, wspaniałą, niesamowitą sytuacją. A sekta, na raz, dobra, nie mów na raz. Sekta była jednym wielkim złem. No dobra, ale to wiemy. Totart nie był sektą. To nie jest tak, że Zbyszek chce uciec od odpowiedzialności. A każdy człowiek, który popełnia... Poczekajcie, nie możemy rozmawiać na raz, bo to nie ma sensu. Może niech nie skończy Antoni, a potem powie koniu, dobra? Proszę bardzo. Akcja. Więc chciałbym Państwu i Pawełku tobie wytłumaczyć, że Zbyszek nie jest człowiekiem nieświadomym. Zbyszek ma szalenie wysoki pułap świadomości. To jest człowiek o niespotykanym dla mnie, rozległym i nieprawdopodobnie precyzyjnym umyśle, nieprawdopodobnie chłonnej i bardzo dynamicznej sferze emocji. To jest człowiek, którego bardzo łatwo można wzbudzić, urazić i to jest człowiek, którego też można bardzo łatwo wykorzystać. Jeżeli uderzysz się w jego jakiś duchowego cymbał entuzjazmu, Kaczmajer go złapał, założył mu jakiegoś Nelsona i go przez wiele lat utrzymywał, można powiedzieć, w stanie głębokiej hipnozy. Zbyszek mnie odwiedzał razem z Kaczmajerem kilka razy i ja Kaczmajera poznałem osobiście. I to jest podły człowiek, to jest niestety wesz i gnida o skarlałej i nędznej osobowości, natomiast o wielkiej charyzmie, to co jest, można powiedzieć, dane Deus ex machina właśnie, za żadne nagrody ziemskie, bo po prostu on ma straszną siłę. Ale on ma straszną siłę duchową. Ja rozmawiałem raz. On Zbyszka po prostu zniewolił. Całą walką Zbyszka było wyjście z tego. Nie i to, że Zbyszek wyszedł, to ja się właśnie to ja mnie czoło. To, że tak wielka osobowość jak Zbyszek uległa takiemu prymitywowi. Ja nie widziałem w nim ani promila, słuchaj, charyzmy, demola. Że to po prostu był... Bardzo szlachetnie ze strony Antoniego, że mówisz o Zbyszku i jesteś jego rzecznikiem. To jest bardzo szlachetne i doceniam to bardzo. Ale ja też jestem. Naprawdę. Ja też jestem. Aczkolwiek po prostu, no tutaj się nie dogadamy, bo prezentujesz taką po prostu optykę a la, wiesz, pani Walentynowicz i pan Gwiazda. Ja to rozumiem i wiesz, i tak dalej, ale to po prostu nie ma co mówić, bo to po prostu... Tak, okej, okay, szacunek jest. Nie chodzi o to tylko, że Paweł powiedział, że wyraził troszeczkę obawę w tym, że to nie jest ten Zbyszek. Pawle, to jest ten Zbyszek, po przejściach, ale jest. Jest i nie jest. I siedzisz w Warszawie przez radio, to nie wiesz, co tu się dzieje. Ty się w Warszawie. Co palisz? Co? Ja nie palę. Czy można coś powiedzieć? No, ja chciałem tylko, dobrze, chciałem tylko powiedzieć, że myśmy nie zrobili tego filmu, żeby... Znaczy miałem taką nadzieję, że to będzie oczyszczające, katarzis. Nie chcieliśmy nikogo... Właśnie, no właśnie, pytanie, czy możemy zrobić film o tak dużej grupie osób i nikogo nie skrzywdzić? Mówiąc jednocześnie prawdę. Ja się z każdym z was łącznie jakby również ze Zbyszkiem, no nie wiem, może tak w krótkim czasie się zaprzyjaźnić, ale po prostu bardzo się polubiliśmy, tak mam wrażenie. Oczywiście z jednymi bardziej, z drugimi mniej. Ze Zbyszkiem rozmawialiśmy wielokrotnie.
Na pewno nie było moją intencją pokazywanie go jako wariata, jeśli wam... To nie o to chodzi. Zbyszek mi powiedział wyraźnie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo tu dotknęliśmy bardzo ważnego elementu, nawet dzisiaj mi to powtórzył, że Tymon, mówi Zbyszek, jest fajny, ma swoje odloty, Konio tak samo, wszyscy są fajni, ty też, Paulus. Ale kiedyś gdzieś tam skakaliśmy, Tymon, w cudzysłowie, bzykał godło, coś tam, no powiedzmy nawet bez korony, jak to powiedziałeś. Ale te historie, ukazywane w jakiejś takiej, a nie innej konstelacji, rozumiesz, podania, robią to zdanie Zbyszka, cytuję. Zresztą poważnie mnie do tego, żebym to powiedział, jak będę chciał, a chcę. Robi z nas niepoważnych takich, wiesz, no ptasków, którzy się zbili w ekipę, a że szare czasy były, no to ta ekipa dosyć mocna była, bo się trzymali razem, że ten podstawowy aspekt jakiejś walki, chęci walki z systemem, właśnie nawet nie z systemem, bo system już tak nas nie rozumie. Co mówisz, no, bo po lewej siedzi tutaj człowiek, który dostał gdzieś tam Fryderyków, paszportów polityki. No dobra. Dostał jako człowiek... Ty też dostałeś medal. Wychowany, wiesz, właśnie w duchu Totartu, to ten człowiek bełkocze, no bo to jest ten bełkot. Jak czytam to, co mi Zbyszek przysyła, to po prostu, wiesz, w ogóle fajnie ich się pisze te swoje tam odzyskiwania rozumu, ale... ale nie, czytałem jego książkę na przykład o odzyskiwaniu Gdańska. Odkrywanie elementów antygejowskich w Starym Testamencie, w ogóle to nie przeszkadza. Przeszkadza mi to, że nie napisał przynajmniej 5 zdań o tym, co robił w sekcie. Nie oczywiście. Jeszcze nie jest gotowy, jeszcze nie jest gotowy. To na pewno nie wejdzie. Słuchaj, stary, po prostu natomiast... zrobił krzywdę, zrobił wielką krzywdę. Ja wiem, ale jeszcze nie jest gotowy. A krzywda po prostu ma to do siebie, że no niestety... Że pulsuje, wiem. No, wydaje owoce fatalne. Znaczy, wszyscy czekamy na książki Zbyszka na pewno, więc jeśli jest wydawca... On pisze w tej chwili 3 książki, tak. Tak, wyczytałem jedną. No właśnie nieprawda, no, przed książka na przykładzie Gdańska, to jest naprawdę bardzo ciekawa pozycja. Myślę, mam nadzieję, że zostanie wydana. Osobiście uważam, że to jest wartościowa bardzo książka. Z jego punktu widzenia oczywiście. Ja tylko nawiążę do tego, że ja nie mogę odpowiadać za wasze życie, nie? To, co wy robiliście. Nasze życie było super. Ja poruszam ten temat. Ale życie tego człowieka nie jest super. To każdy jest ten człowiek, was... Każdy popełniał błąd poznawczy, mówiąc o Zbyszku. To nie jest Zbyszek. Zbyszek ja też... przyszedł do mnie w styczniu 93 roku i powiedział, że Zbyszek umarł. Wiele lat później przychodził też do mnie i mówił, że też nie żyje. I ja uważam, że nie mylił się, bo nie ma tego Zbyszka, rozumiesz? Jest jakiś cyborg. Dobra, ja uważam, że jest. Ty czyni zło, tak, ja uważam, że jest, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że cały ten zamysł tego filmu, konstrukcja polegała na tym, że cały ten film to jest właśnie... Totat, który my znamy, właśnie te wygłupy, tylko to, co zostało. Będziemy dodać do ostatniego człowieka, nie? Tak. Natomiast po to pokazaliśmy, po to, żeby Zbyszek miał się do czego odnieść krytycznie właśnie w końcu. Słowa wygłupy, właśnie po to napisano ileś książek, ileś prac magisterskich. A Pawle, właśnie ostatnio napisano książkę o zlewie. Ty ja, do Torunia. Jutro jest Tobiera Polskiego Gówna, w Toruniu jedziemy z Tymonem. Ma życie rodzinne, ma żonę, wiele żon, ma kilka żon, wiele dzieci, musi wejść. Wielu z nas nie ma żon, nie ma dzieci, może my siedzieliśmy tutaj do Bożego Narodzenia. Natomiast nie no, chodzi o to, że to, jeżeli mówimy Tymon, o tarcie jako o zabawie, to Tymon, o zabawie o... Ciekawe, bo to po prostu czuję, że nie ma sensu, każda prawa po prostu mówi, co uważa i tak dalej, po prostu i tak dalej. Wyższej użyteczności. Ja myślę, że to jest dobry moment, aby się rozstać. To idzie. Ale może ktoś miałby... Aha. No ja próbuję o 15 jest minut. Pytanie, tak? Jest pytanie, u góry, prosimy. Ja czuję się troszeczkę upoważniony, żeby coś na temat tego filmu powiedzieć, bo chodziłem na zajęcia razem ze Zbigniewem Sajnugiem na seminarium do Anny Bartoszewskiej. Tam właśnie Zbigniew Sajnug męczył się bardzo z panną Liliankę Schuberta. Próbował z niej napisać pracę magisterską. Kiedy oglądałem waszą działalność, bo trudno było nie zauważyć, będąc studentem filologii polskiej tamtych czasów. Bardzo mi się to nie podobało. Uważałem to za klamnadę i generalnie to odrzucałem. I dopiero po wielu latach szacun, bo szczególnie zderzając się z tą dzisiejszą rzeczywistością, był to rzeczywiście jakiś strzał. Tym bardziej, że teraz tak mało się dzieje. Dla mnie ten film to troszkę tak jak płyta Pink Floydu Wish You Were Here. Tam jest taki numer Shine On You Crazy Diamond. To jest właśnie taka opowieść o członku zespołu, który odszedł po pierwszej płycie i mnie ten film się nie podobał.
Uważam, panie reżyserze, że był pan zbyt bezpieczny, bo stracił pan temat na bardzo dobry, ciekawy, mocny, drapieżny film o różnych osobowościach artystycznych. One tutaj dały niestety popis takiej polemiki na poziomie TVN-u, prawda? Szczególnie dwaj najwięksi celebryci, bo nie da się ukryć, że Paweł i Tymon zrobili karierę, prawda? Ubodło ich bardzo to, co mówi na końcu Sajnu, kiedy stwierdza, że na dzisiejsze czasy klaunerka jest nie okej, jakby wziął ich nagle. Pan też bardzo fajnie, złośliwie, ale zabrakło mi tego pazura, bo tam były tylko takie momenty, kiedy pokazuje pan Pawła z orderem w klapie i tak dalej, to się ma jak pięć do nosa, prawda? Jeśli chodzi o jej dotychczasową działalność i zabrakło mi właśnie pójścia dalej, żeby pan postarał się być na tyle odważny, że mógłby pan się narazić wszystkim, którzy w tym filmie są pokazani, ale wtedy być może byłby wielki film. Dziękuję bardzo. Czy się jakoś odniesiesz, Bartku, do pytania? Może skomentuj. Bartek, skomentuj pytanie. Ja chciałbym... Pytanie było dosyć opisowe. To znaczy, ja go nie zrozumiem. Mam wrażenie, że naraziłem się wszystkim. Nie przejmuj się, nie przejmuj. Minie. Ja chciałem powiedzieć, że w tym, co powiedziałem dotychczas, mówiłem teoretycznie o postaciach. Teraz powiem o filmie. Film Bartka, tak jak pan u góry, świadek jak gdyby czasu, historii i wydarzeń, powiedział, jest mało drapieżny. Dobrze, jest mało drapieżny, bo to jest pierwsze spotkanie reżysera z ludźmi. Ja mam taki postulat, że powstał film pod tytułem Odpowiedzi, bo Zbyszek cały czas mówi o odpowiedziach. I żeby bez balastu do tartu bohaterowie tego filmu powiedzieli o tym, co zrobili w nowej rzeczywistości, jakie wartości, które im przyświecały w życiu totartowskim, a może to, co legło w ogóle u podstaw totartu i nie znalazło żadnego wyrazu, to co Zbyszek powiedział, wielki humanistyczny krzyk o to, że człowiek żyje odczłowieczony jak automat, jak pluskwa we władzy systemu. Jak nie jednego, to drugiego teraz. Zauważcie, Zbyszek neguje ten system, w którym żyje w tej chwili. Ja sądzę, że wiele z Państwa nie jest szczęśliwych, żyjąc w tym systemie i nie uważa, że jesteśmy tutaj w Europejskim Centrum Solidarności, a czy żyjemy w kraju, który jest pewnego rodzaju następstwem filozofii, nie polityki, tylko filozofii, etosu, solidarności. Na pewno nie. Żyjemy w kraju, który się wymknął obywatelom spod kontroli. Ale Antek, ja nie, chciałbym, to, że ty uważasz, że żyjesz pod okupacją... Zbyszek cały czas właśnie mówił o tym, to człowiek, że siedzimy tutaj, kontrolował świat, w którym żyje. To jest wolny kraj. Panowie, pozwólcie mi dojść do słowa na jedno zdanie. Na jedno zdanie. Proszę, muszę teścia odwieźć, bo mam małe dziecko i muszę wracać do domu z żoną. Panowie, krótko. Jest festiwal All About Freedom. Jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności. Obejrzeliśmy film Bartosza Paducha, Totart, odzyskiwanie rozumu. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję Państwu za przybycie. Do widzenia. Okupacja, okupacja. Chcieliśmy bardzo Ci podziękować za ten film jeszcze raz. Wspaniałym naszym gościom dzisiejszego wieczoru.